Siemandero wszystkim, z tej strony Mikalo, witam was w kolejnym odcinku z Blockstar Planet, gdzie jest czwartek, czyli mamy wielką aktualizację, może nie do końca aż tak wielką, ale jednak wielką. Dobra, za chwilę wam wszystko pokażę, a ty zostaw, drogi widzu, łapeczkę w górę, ponieważ już za niedługo będzie weekend i będzie imprezka, bo weekend dokładnie, i szykuje się bijanie do 9 poziomu. No jesteśmy już naprawdę już bardzo, bardzo blisko, no tyle dopiero, brakuje około 45 milionów do levela, a oczywiście w magazynie nagrodach mam około 41 milionów, więc już naprawdę jest bardzo, bardzo blisko, zaledwie kilka milionów. Zasubskrybuj kanał, szary przycisk, pamiętaj o tym, a my możemy tak naprawdę zacząć. I jeszcze mogę powiedzieć to, że jutro będzie w piątek wydarzenie specjalne. Ziggy już prawie skończyła kalibrację do pierwszego testu. Nie wiem, o co z tym chodzi, zobaczymy jutro. Raczej z tego odcinek będzie na kanale, jeżeli będzie to ciekawe wydarzenie, więc wyczekujcie. No i w ogóle możecie napisać, ile macie jutro lekcji. W piątek ja mam 4, więc bardzo spokojnie, więc no, lecimy. Chodzi o to, że są właśnie nowe akcesoria dla rzeżaków. Tydzień temu, jak dobrze pamiętam, też została wprowadzona taka aktualizacja, ale nie nagrywałem o tym odcinka, ponieważ myślałem, że no takie średnie w sumie. Więc spoko, że jest, są kolejne takie akcesoria dla rzeżaków. Mamy sobie to odwiedzić tutaj, klikając akcesoria. Wybierzemy sobie mojego gliczusia z największym poziomem, czyli 20. To Google Eyes za 1, 2, 4 końce. To jest bardzo ciekawa liczba, że tak to kosztuje i tak to wygląda. To jest naprawdę mega fajne. O, jakaś good girl. No piękne. Albo good boy, ej, no w sumie spoko. 10 tysięcy, całkiem fajnie wyglądają. O, albo takie okulary, ej, ale fajne, ej, pasują do tego pieska. Spoko są, ale tanie te 500 tylko monetek, takie coś, naprawdę bardzo taniusio. Więc no, albo jakaś taka czapeczka, no dużo jest nowych rzeczy, albo można mieć włosy, ale te włosy są już od tygodnia, nie pokazywałem, więc macie, tak one się prezentują. No i w sumie całkiem spoko ta aktualizacja, w sumie mi się podoba, to jest fajne. Co tu mamy jeszcze? Co tu możemy? Nie wiem, w sumie, no to też jest całkiem spoko, takie ananasowe okularki, ale dobra, nie o to chodziło mi w tym odcinku, żeby patrzeć akcesoria dla rzeżaków, ponieważ jest też coś dla nas, czyli Blockstars Speed Streets. Nadążysz na ulicach prędkości? Mikalo, przygotuj się na kolekcję specjalną. W tym tygodniu skupiłam się na stylowym wyglądzie podczas rozwijania dużych prędkości. Mam 4 zestawy spodni i butów, które podoba ci się najbardziej. I to jest naprawdę mega kozacka aktualizacja, ponieważ nie dość, że te buty naprawdę są mega ładniutkie, bardzo mi się podobają. Te naprawdę są zarąbiste i te też streetwearowe. To nie dość, że to są takie fajniutkie butki. Te są takie dla dziewczyn, bo taka spódniczka, no ale spoko. Ale co najlepsze, że te buty są naprawdę bardzo, bardzo tanie, jak widzicie. I są bez VIP. Streetwearowe te butki za 5000, bez VIP, naprawdę tanioszka. Te spódniczka dla dziewczyn 7000, szczerze mi się nie podoba ta spódniczka. Po prostu, nie wiem, jakoś nie podoba mi się, no ale jest. Joggersy są naprawdę mega fajne, naprawdę taniusie, tylko 3500 i macie takie fajniusie spodenki, naprawdę są rewelacyjne. Oraz takie za 50 diamencików. No oczywiście diamenty są za VIP, ale jak wam się skończył VIP, a macie diamenty, no to możecie kupić tak naprawdę. I to są takie odjazdowe buciorki, jest całkiem spoko, nie są złe, wszystkie sobie kupimy i stestujemy. I tyle, dobra, więc zacznijmy od streetwearów. No więc zacznijmy, może po prostu wszystkie kupmy od razu, nie będziemy przeciągać i po prostu będziemy testować. Oho, kupujemy i te za 50 diamencików kupione. Dobra, no to mamy już nowe zdobycze. No to czas zrobić skinka takiego do testów. Nie nowy świat, co ja robię? Nie. I zmieniamy butki, dobra. Więc zacznijmy sobie na początku od tych streetwearów, bo są mega ciekawe. No i naprawdę prezentują się bardzo dobrze na postaci. Zrobimy sobie może jakieś takie białe. Białe może nie, ale na przykład takie szare. Ej, no szare będą spoko. A butków nie mogę zmienić? Serio? Oh no.
O nie, nie mogę. Mogę nogi mieć na przykład jakieś takie różowe, ale butów koloru nie mogę zmienić. No to jest takie średnie moim zdaniem. No nie wiem, no nie wiem, no troszeczkę słabiutko, że tak jest. Bo tak to nie wygląda tak właśnie rewelacyjnie. No ale dobra, zapiszmy sobie teścik. Teścik zapiszemy i zobaczymy, jak się prezentuje chodzenie na tych właśnie streetwearowych buteczkach. Więc wychodzimy i testujemy. Testujemy. Dobra, tak to wygląda. No całkiem spoko, no w sumie. Ale osobiście nie są moim faworytem. Na pewno nie są moim faworytem. Nie ma opcji, bo nie można mieć koloru butów, więc to jest minus. A tak to są całkiem ładne. I w sumie ładna poza, ładnie tak tego pozuje, bardzo fajnie, mi się podoba. No ale dobra, lecimy z kolejnymi butkami. Nie mamy na to czekać. Niech będą te spódnice. No niestety, no nie podoba mi się to bardzo. No ale możemy sobie tak dla testu zobaczyć, jak to po prostu wygląda. Jakbyście chcieli kupić, zobaczyć, czy to jest ładne. No to tak, jeśli chodzi o spódnicę, moim zdaniem jest taka za krótka troszeczkę, albo taka za wąska. Butki są spoko, ale po prostu ta animacja, jak tak się tak kołysze, mi się to nie podoba. Jedyne, co mi się nie podoba w tej spódnicy, to te kołysanie takie, bo mnie to denerwuje. Nie wiem jak was, mnie to denerwowałoby, jakbym tak ciągle miał chodzić w takiej spódnicy i mi ciągle tak ziu. No więc jak chcecie, to macie kupić, ale ja nie polecam. Więc lecimy z kolejną rzeczą i to, co mi się bardzo podoba, co widzę, że chyba będzie fajne, czyli te jogersy, to są takie dresy, bym powiedział. No po prostu są one cudowne, tak mi się wydaje, że są cudowne. Możemy zmienić kolor, na przykład na taki niebieski. O, ale fajne, tak. Albo czarne. Nie no, czarne wyglądają troszeczkę źle, tak, troszeczkę bardzo źle. Ale to, takie szare dresy i butki. O, butki takie czarne będą pasować, no może. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać w tym rodzaju. Ej, naprawdę, wygląda to, jakbym był zwykłym człowiekiem. Ej, poważnie, jakby serio. Czuję się, jakby BlockstarPN chciał stworzyć zwykłych ludzi, naprawdę, bo to wygląda naprawdę, jakby to był zwykły człowiek, który nosi sobie spodnie. Nie uważasz tego, że to nie jest fajne? Mi się podoba, w sensie jest spoko ten... Nie wiem, no, co miałoby być złe zrobienie spodni, co nie? Po prostu fajne to jest, mi się szczerze podoba. I trzymam kciuki za BlockstarPN, żeby zrobili naprawdę fajne rzeczy. Ej, patrzcie, jakie to jest ładne, te butki są w ogóle ładne, te spodnie są dopasowane idealnie do mojej postaci akurat. I no po prostu wygląda to niesamowicie. Oceńcie to w komentarzach, bo dla mnie naprawdę jest to dobre. Jest to po prostu przedobre. Więc naprawdę zastanawiam się, czy by ich nie używać. No naprawdę są bardzo tanie, 3500 za takie fajne butki. To jest naprawdę szok. Moim zdaniem one powinny być bardzo drogie, na przykład 10 tysięcy i za VIP, ale nie są, więc cieszymy się. Na szczęście jednak Bezpie jest miłe i dało takie fajne budki bez VIP-a i bardzo, bardzo w atrakcyjnej cenie. Więc oceniam ten spodnie za naprawdę jeden z najlepszych. Ale zobaczmy sobie jeszcze te za 50 diamencików, co moim zdaniem nie jest warte swojej ceny, ale aczkolwiek możemy zobaczyć. I no i to jest właśnie głupie, bo patrz, są takie neonki, co wygląda całkiem spoko i oryginalnie. Ale problem jest taki, że nie zmieniają się te neonki niebieskie z... No po prostu nie można zmienić ich, jakby się dało je zmienić, to byłoby ok. Ale jednak tak, to jest naprawdę średnio. Mogę sobie tak po prostu zobaczyć, jak to wygląda. Ale no do niebieskich skinów będzie to pasować, ale tak normalnie, tak średnio bym powiedział, więc jeśli chcecie je kupić, to nie polecam, jakby ja nie polecam, no bo po prostu no nie są wart swojej ceny, już bardziej tamte spodnie za 3500 są o wiele za tanie, a są bardzo warte swojej ceny, no po prostu są tak niesamowite. Więc podsumowując, osobiście moje oceny to jest tak, te buty oceniam na 6 na 10, z powodu tego, że nie można mieć koloru butów. Te oceniam na 3 na 10, ponieważ po prostu te falująca spódnica mnie denerwuje. Te buty oceniam na no chyba 10, ponieważ są po prostu idealne, nie mają żadnych wad, naprawdę są po prostu niesamowicie świetne te nogi. A te oceniam na, no tak mi się wydaje, też 6 na 10, ponieważ nie można mieć kolor tego niebieskiego, plus kosztują 50 diamentów, a 50 diamentów to jednak jest, no jest troszeczkę drogo, bym powiedział, że za takie coś, to naprawdę za wysoka cena jak na takie butki. No i w sumie to tyle, więc to było test tych przedmiotów dolnych, naprawdę jestem zachwycony.
ale możemy zrobić coś ciekawego. Zmienić ubiór tego mojego Mikusia i dać to, co chciałem kupić. Czyli kupić te googly eyes i zobaczyć, jak to świetnie i śmiesznie wygląda. Zobaczmy, jak to wygląda. Wygląda, błagam, niech to będzie fajne. Czekaj, czekaj, czekaj. Opcje tutaj. Jak to... Jezu, to jest piękne! Patrzcie to, jak to wygląda śmiesznie. Nie no, naprawdę... Bardzo tanie oczy, za 1, 2 czy 4 końce, a są naprawdę mega, mega zabawne. No więc no, dziękuję wam za oglądanie, to w sumie tyle. Możecie pomagać mi w levelu dawając uśmiechy, albo po prostu lajkując mi, nie wiem, fotki, albo blockstarki, albo parkury, używać prefabrykaty, albo części blockstar, po prostu klikając tak i wychodząc. Jest to naprawdę pomocne, ponieważ zbliżamy się wbicia 110 poziomu. Już mamy 72 tysiące, właśnie biliśmy 72 tysiące uśmiechów. Dziękuję wam bardzo, czy może po tym odcinku będzie 73 tysiące? Jakby było, to się ucieszę mega, więc... Zostaw uśmiecha, oddam komuś tutaj z was, na przykład, jak to będzie ten Pokémon. I kończę odcinek, więc dziękuję. Żegnam się z Bellą. Szkoda, że nie Kitty Bella. No więc do kolejnych odcinków i siemanko!